Siema, Bartek z tej strony, wracamy. Wracamy do konwencji bez dubli, słuchajcie. No, to będzie trochę zmienione. Będę się starał takie konkretne naprawy w tych bez dubli robić, żeby to nie było za długie. Filmy, dla tych co nie widzieli, bo już dawno nie było, filmy bez dubli, filmy bez montażu. DeLonghi. DeLonghi zgłoszone na usterkę wywala korki. Ja już zrobiłem w nim pełen przegląd usterki, nie znalazłem. Znalazłem, na sam koniec. Nawet kontaktowałem się z klientem. Grzałka, jak się przyjrzycie, może będzie to widać. Mamy go już rozebranego. Ona w tej chwili przytkała się z powrotem kamieniem, ale rzuca się na pierwszy rzut oka. Dobrze powiedziane. Dziurka tu jeszcze gdzieś znalazłem jakieś takie przetarcie. Grzałka do wymiany, to jest dosyć popularna usterka w tego typu grzałkach, bo w tej chwili w DeLonghi te grzałki są trochę inne. No więc w dzisiejszym filmie, słuchajcie, bez cięć, zobaczycie ile to trwa. Oczywiście ekspres rozebrany, no ale umówmy się, zdjęcie obudowy tego ekspresu to jest 3 minuty. Działamy, słuchajcie. A działamy tak, że trzeba zdjąć górę obudowy, będzie nam dużo prościej. Także wrócić próbuję do tej konwencji. Te filmy będą się pojawiały, nie wiem, środy albo w czwartki, w zależności, wiecie, od czasu, jaki znajdę. No bo tej roboty trochę jest. I tu będę się starał, tak jak powiedziałem na początku, takie konkrety, nie? Uszczelnianie, wymienianie konkretnych elementów w różnych ekspresach. No bo jest zainteresowanie, było właściwie zainteresowanie tymi filmami. No więc jak coś się podoba, to nie ma problemu. Słuchajcie, kawy ciubato. Muszę tutaj się... tu jest zasypane na maksa. Muszę wykręcić tą ramkę. Nie pomyślałem o tym wcześniej. Żeby się tej kawy tu pozbyć. Nie będziemy jej, słuchajcie, wyrzucać. Bo na niej ustawimy ten młynek tutaj. No bo to jest kawa klienta, tak? Jeśli pijecie jedną kawę, o, śrubka wpadła do kawy. To jest ta kratka tutaj, która ma powodować rozsypywanie się tej kawy. Teraz muszę odłowić śrubkę. Mamy to? No i jakiś pojemnik, najlepiej suchy. I wybierzmy tą kawę stąd, słuchajcie. Szkoda wyrzucać, co prawda ona już nie trafi dla klienta, bo jest wypalcowana przeze mnie. Ten ekspres trochę tu u mnie już stoi, więc ona jest zwietrzała. Ale chodzi o to, słuchajcie, żeby jej wybrać trochę, żeby na niej klientowi wyregulować młynek. Dobra, tyle wystarczy. Jak to w konwencji bez dubli, nie będzie wycięta wichura. Koniec hałasów. Tu wykręcone. Wyciągamy czapeczkę. No i co? Wyciągamy czapeczkę i bierzemy się za grzałeczkę. No dobra. Tak jak miałem nie śpiewać, słuchajcie, to nie będę też rymował, bo moje rymy górnolotne na pewno nie są. Wyciągamy sobie te wężyki, żeby... Tylko kawałek ręcznika się przyda. Żeby co? Żeby sobie ułatwić dostęp. Tu mamy jeden. Poleje się. Widzicie, ekspres wygląda świetnie. Jest po przeglądzie. Cudownie miałem powiedzieć. Jest po przeglądzie. Data na pompie 2020 rok. Świeżynka. Świeżynka i już grzałkę szlak trafił. No... Jest jak jest, słuchajcie. Jest jak jest. Zawleczek lepiej, żebyśmy nie gubili, zwłaszcza jak wam wpadnie do silnika. Tu na szczęście tak się nie stało. Chodź do mnie. Mamy. Tu sobie położę. Odpinamy te dwa wężyki, żeby mieć tutaj fajny dostęp do grzałki. Wycinamy trytki. Nie przewróć się, proszę cię. Dzięki. Wycinamy trytki, nie tnąc kabli, przypominam. Model ekspresu, bo nie powiedziałem chyba. DeLonghi Cappuccino. No ale to jest uniwersalna konstrukcja we wszystkich tych prostszych DeLonghi.
co nie znaczy prostackich oczywiście. We wszystkich tych prystszych DeLonghi z automatycznym mlekiem. No wiadomo, jeśli manualne mleko, nie mamy tutaj tego gniazda, tylko dyszę. No i lecimy dalej. Słuchajcie, magnesik. Magnesik, nie wrzucamy śrubek do środka. Mamy jedną. Zaraz te zawleczki tu pogubię. Są, leżą. Wykręcamy też prowadnicę przewodów. Od razu ją wyciągnijmy. Może jak robię przy ekspresie, to dobrze by było, żeby był na całym ekranie. Mnie tylko wystarczy, że słyszycie. Wyciągamy, odkręcamy, tu mamy Torxa. Odkręcamy mocowanie przewodów uziemienia. I jeszcze jeden wkręt tu i grzałka uwolniona. Teraz klucz 10. Odkręcamy wężyki. Jeden, poluzować. To powinno się zrobić zanim odkręci się grzałkę, wtedy to wam nie lata, no ale oczywiście u mnie z tą kolejnością zaburzenie jest zawsze. Poluzować wężyki. Jeden. Ładnie schodzą, bo to świeży ekspres. No dziwna, dziwna sprawa, słuchajcie, że to tak od razu poszło. No ale co zrobić. Nowa grzałka już czeka. Tu macie jej symbol, który w Nord.pl, partnera kanału, jak wpiszecie, to ją znajdziecie. Ładnie zapakowana. Plomba do zerwania, ale to za chwilę. Bo musimy sobie odkręcić zabezpieczenia termiczne. Nie ma ich co sprawdzać, bo ja ten ekspres odkamieniałem, sprawdzałem, on grzeje, więc termiki na bank są dobre. Luzujemy sobie bez odpinania przewodów, tu wymieniamy samą grzałkę. Mamy jedną śrubkę, termik nam już powinien wyjść, pod termikiem jest podkładka, nie zgubcie jej, tutaj akurat też jest. Czujnik NTC, podkładka, one są ważne, żeby ten termik przy dokręcaniu się nie prężył. Mamy drugi wkręt, drugą nakrętkę, możemy ściągnąć w taki sposób, że sobie odpinamy przewody, trzymamy palcem, bo jak pewnie już wiecie z moich filmów, nie tylko, ta grzałka jest właśnie przymocowana do ramy tymi termikami. Mamy z podkładką śrubka, a właściwie nakrętka na podłodze, już ją mamy. Wypinamy, ale naszykujmy sobie, jeżeli nie chcecie robić zdjęcia, to zawsze wam powtarzam, to po prostu przepinajcie od razu kable, przewody do nowej grzałki. Uspokój się, nie lataj mi tu. Do nowej grzałki, nówka sztuka nieśmigana, tym języczkiem, to ważne. Żebyście nie wkładali odwrotnie, tym wystającym języczkiem zawsze do zewnątrz ekspresu w tą stronę. O tak jak tu widzicie, od spodu tego języczka nie ma, jest właśnie w tamtą stronę. Sam to kiedyś myliłem, zastanawiałem się, no ale już nie mylę. Odpinamy sobie przewody zasilające. Wszystko jest tutaj na zapinkach, tak jak zawsze powtarzam, ekspresy wibrują, więc muszą być tak przewody mocowane. Wypinamy drugi, palcami trochę ciężko, no wyłaź proszę cię, tu nie ma zatrzasku, więc kombinery, uważajcie, bo w grzałce z reguły jest woda, na potwierdzenie słów moich, to na bok, a jeszcze się jej przyjrzyjmy. No jest dziura jak złoto w niej, jest pęknięta w ogóle ta grzałka w tym miejscu. Tu się robią takie, słuchajcie, zobaczcie, tu ta grzałka prędzej czy później tak by pękła, już się robi ciemno. Jak wyostrzy, to się dowiemy, tutaj. One tu pękają właśnie na tych zagięciach, czasami tu gdzieś na dole.
No ale tu już jest otworek, jak widać, którym to spadło, to tutaj parowało podczas odkamieniania, nawet już to było widać. I to jest, słuchajcie, tak, jak ta grzałka jest nagrzana, to się nic nie dzieje, no bo woda nawet, która się z niej wydostaje, odparuje, bo ta grzałka ma tam około 120-130 stopni z reguły. Natomiast jak wyłączycie ekspres na przykład i ona ostygnie i tędy zacznie płynąć woda gdzieś tutaj na termiki i potem go włączycie, no to jest bum, słuchajcie, bo wilgoć dostaje się do termików i powoduje wsparcie, po prostu. Wjeżdżamy z nową sztuką. Wpinamy przewody. Jak już mówiłem, jęzorem do przodu. Zaczynamy od termika, który mamy tutaj bez podłączenia. Podkładkę mam na termiku. Wypozycjonować, żeby otwory się zgadzały. Może jeszcze tak. O, jak widzicie, mniej więcej coś takiego. Wkładamy ten termik od spodu na krętkę. Tym razem robię to w prawidłowej kolejności, bo pamiętam, przy którymś filmie po prostu odwrotnie to zakładałem. Utrudniałem sobie zamiast ułatwiać pracę. Coś mi tu nie wchodzi. O, teraz się wkręca. Ale czy aby na pewno? Nie, coś chyba krzywo nakręciłem. Tak, coś mi tu krzywo wchodzi. Jeszcze raz. Jeszcze raz sobie to pozycjonujemy. Od drugiej strony, o, weszło. Nakrętka od spodu. O, teraz idzie ok. Nie wkręcajcie, jak wam nie idzie, to nie kręćcie na siłę, bo to oznacza, że wam się krzywo gwint nakręcił. No i jak przegwintujecie tym termikiem krzywo wkręt, krzywo śrubę, no to potem wam nie będzie się chciało to wkręcić, albo nie będzie się trzymać, co gorsza. Przewody od razu za pamięci. Cyku pyku, gdzie jest drugi niebieski? Cyku pyku, drugi termik. Tylko tu ważne, zobaczcie, jak to fabrycznie tej pasty jest mało. Nie wiem, z czego to wynika. Tutaj to właściwie można powiedzieć, że nie ma na tym czujniku NTC pasty. Jakby nam jeszcze wyostrzyło. Tu ona się rozlazła, no ale widzicie, w centralnym polu właściwie tej pasty nie ma. Co na to zaradzić? Nałożyć nowej, jak tylko ją znajdę. Pasta silikonowa, słuchajcie, niejednokrotnie wam pokazywałem. To nie musi być super duper pasta. Ma przewodzić ciepło. To nie procesor, słuchajcie, 23 generacji. To nie karta graficzna serii 4090. To po prostu grzałka. Więc tutaj też wiadomo, założycie pastę do procesorów, też będzie działać, tylko po co? No i teraz zakładamy. Ja sobie tej trytki nie rozpiąłem, ale może się uda. To nam idzie tak. Chodzi o to, żeby też tą pastą tu wszystkiego nie upierdziczyć. To nam idzie tak i wchodzi nam termik. Pięknie weszło jak nigdy. Ale błąd. Jeszcze podkładka, o której mówiłem. Nie zauważyłem, że spadła, że ją zdjąłem właściwie. No to jeszcze raz. Raz i dwa. Mamy założone. Nakrętka od spodu. Nakrętka od spodu, nasadka. I skręcamy. Grzałka wymieniona przed dokręceniem, tym kluczem dziesiątką obu. Jeszcze tu sobie musimy przełożyć nakrętkę. Może za chwilę wypozycjonujmy grzałkę, ułóżmy ją tu. Dobra. Grzałka leży.
Nakrętka się schowała do środka. O, mamy. Zanim przykręcimy oba wężyki, trzeba mu zrobić zastrzyk z wody. Powtarzam o tym wielokrotnie, że w tej grzałce dobrze, jak jest woda, wtedy nie trzeba kombinować przy uruchamianiu. Bo ona się potrafi punktowo nagrzać i dymić. Na przykład tu będzie miała już 200 stopni, a przy czujniku będzie miała jeszcze mniej. Jeśli mamy w środku wodę, to tego efektu nie będzie, no bo woda nam rozprowadzi w grzałce temperaturę równomiernie. Można postukać, żeby bąbelki powietrza wyskoczyły. Można też, słuchajcie, zrobić jeszcze inaczej. To też taka metoda, jak chcecie mieć pewność, nałóżcie tu wężyk, weźcie jakiś pojemnik i o. Właściwie zrobiłem to odwrotnie, grawitacja gra tu przeciwko mnie. Do niższego elementu trzeba to podłączyć. I w tej chwili powinna nam tu woda wypłynąć. Ładnie się napełnia, jeszcze nic tu nie płynie, dobra. Trzeba by było tutaj szczelną strzykawką tą albo drugi wężyk założyć. No ale jak widzicie, już jest w obu czubato, bo z obu się polało. Więc generalnie efekt osiągnięty. Trzeba to od razu wszystko powycierać. Zaraz jeszcze przedmucham tą grzałkę, żeby tu wilgoci na termiku nie było, bo sobie sami zorganizujemy boom. Ale to już po skręceniu, czyli nakręcamy. Tu też pilnujcie, słuchajcie, nawet wam to zbliżę, żeby wam tutaj ładnie te miedziane, to chyba miedź jest, albo nikiel, nie wiem, żeby te końcówki wam tu prosto naszły i tak samo nakrętka, ona musi tu leciutko wchodzić. Jak wam idzie ciężko, to wróćcie, cofnijcie się, bo też jak nakręcicie krzywo, to uszkodzicie gwint, najczęściej w wężyku, więc tylko tu będzie do wymiany, bo jak uszkodzicie gwint w grzałce, no to jest po grzałce, po ptokach tak zwanych. Klucz, dziesiątka. To trzeba dokręcić z pewną siłą, oczywiście z wyczuciem, żeby się tam troszeczkę zgniotły na końcówkach grzałki te tłoczki, które tam wchodzą, ale no wiecie, ciężko tłumaczyć wyczucie. Zaraz to podokręcam, jak już sobie grzałkę zamontuję. Ona jest w tej chwili dobrze ułożona. Więc ją przykręćmy, żeby się trzymała. Jeden wkręt tu. Drugi tutaj schowany. Drugi tutaj schowany pod spodem. Widać go. Za chwilę reszta. Ale najpierw dokręćmy końcówki. Też nie bardzo prężąc tą grzałką, więc ją przytrzymajcie. O, jedna dokręcona, drugą chyba już dokręciłem, ale sprawdzę. Tak. Od razu osłonka, bo jak założycie górę, to ciężko ją potem włożyć. Od razu za pamięci. Uszczelki już są tu wymienione, więc na koniec tylko wyszło, co wyszło. No właśnie, mamy to, zawleczka i od razu ten wężyk. Czy on wszedł? Nie widzę, ale jak włożę zawleczkę, to się dowiem. Chyba nie wszedł. No to mu tu pomóżmy, teraz wszedł na pewno. Mamy to. Mamy to, mamy to, czujnik NTC nasmarowany. Więc jeszcze uchwyt na przewody. On sobie idzie tak. Wciskamy. Jak zresztą na mojej koszulce, przecież wciskałem. Kiedyś was pytałem, ale jest dużo nowych widzów, kojarzycie? To jest
dla tych, co nie widzą, przyciski pada od PlayStation. Paluch i napis przecież wciskałem. Każdy z graczy chyba, grający w jakieś bardziej dynamiczne gry, zna to powiedzenie, prawda? Przecież wciskałem. Jak coś nie poszło, no ale przecież wciskałem. Stąd jest rodowód tej koszulki. Zbychu, jak oglądasz, dzięki, bo to od kolegi tą koszulkę dostałem. Projekt jego wykonania. Także pozdrowienia, a historia tej koszulki jest powiązana z kanałem PlayStation Polska, do którego was zapraszam. Macie zawsze link w opisie filmu, bo ja mam go w polecanych. PlayStation Polska, prowadzony przez Szymona. Kanał o grach, no gra tam po prostu chłop i gada z nami. Jest wesoło, jest sympatycznie. Dawno nie byłem, bo nie mam czasu po prostu, ale pozdrawiam Szymon, jak mnie widzisz. Najlepszego. Jesteśmy w kontakcie. Podpinamy uziemienie. Składam na gotowo, jestem pewien tego, że to zadziała. Oby mi się to nie odbiło szkawką, słuchajcie. Ale składam na gotowo. Oczywiście ekspres skręcę na końcu, bo trzeba to wszystko jeszcze potestować. A akurat czapka nie jest nam potrzebna do działania. No i co? Standardowo już trzeba zrobić checklistę, bo lepiej 3 razy sprawdzić, słuchajcie, niż raz za mało i zgasić światło w firmie. I to jeszcze pół biedy, ale zjarać coś w ekspresie. Narzędzia na bok. Stara grzałka. Tam, gdzie jej miejsce. Czyli do pokazania dla klienta. Może sobie ją u nas zabrać w serwisie, może zostawić, ale w części u nas taka dyskusja była ostatnio nawet na grupie na Facebooku. Czy gdzieś tam na innej grupie branżowej, nie pamiętam, bo tam się udzielam w kilku. Że u nas klient zawsze dostaje do wglądu wszystkie wymienione części. Oczywiście nie wszystkie o-ringi, te małe tutaj z tych wężyków, bo to bardzo często gdzieś strzela, gdzieś ginie. To są rzeczy mało wartościowe, one są w ramach przeglądu. Więc no już nie popadajmy też w perwersję, ale jakieś znaczące części typu grzałki, elektrozawory zawsze klient dostaje do wglądu. One leżą razem z kartą naprawy, na której wyszczególnione są wszystkie czynności wykonywane, łącznie z wymianą wszystkich o-ringów. A nie, wiem, że nie jest to regułą, słuchajcie. Nie jest to regułą. Dlaczego? Nie wiem. Ja nie mam nic do ukrycia, słuchajcie. Nie mam nic do ukrycia. Jestem pewien tego, co robię. Oczywiście zdarzają się reklamacje, zdarzają się wpadki, no ale umówmy się, nie myli się ten, co nic nie robi, więc... Słuchajcie. To są tylko sprzęty, one się psują. Złośliwość rzeczy martwych, ja w to wierzę. Zrobię 100 kaw na testach. Oczywiście przesadzam, no nie robi się 100 kaw, chyba że rzeczywiście jakiś jest typowy problem z kawą. Zrobię 100 kaw na testach, ale ekspres postanowi się przy 101 u klienta ponownie zepsuć. Life is life. I full of, jak to było? Life is brutal and full of zasadzkas. Zobaczcie, jaki czyściutki jest ten ekspres. Tutaj po prostu aż dziwne. No ale dobra, my tu gadu, a trzeba maszynę odpalić. I sprawdzić, czy nie wybuchnie. Powiedzcie, napiszcie mi w komentarzach, czy chcecie tą konwencję bez dubli, czyli takie naprawy bez żadnych przycięć. Jak ma coś wybuchnąć, to wybuchnie. Jak ma się coś zepsuć, to zobaczycie. No dobra, słuchajcie. Centralnie ekspres na środku, żebyście to widzieli. Odpalamy! Obserwujemy przede wszystkim okolice grzałki. Pilnujemy, żeby nie poleciał z niej dym. Nie powinien, ponieważ jest napełniona wodą. Ja dla bezpieczeństwa zawsze go tak na raty włączam. To jest takie, słuchajcie, jakby coś miało pójść nie tak, to odpinam zasilanie od grzałek. Tu trochę mokro, nie wytarłem, ale tutaj nie przeszkadza. Do grzałki się nie nalało. No i czekamy, słuchajcie.
Czy się uruchomi, czy się nie uruchomi. Czy się spali, czy wybuchnie. Sprawdzam to razem z wami. Woda ciepła, sprawdzone. Termometrem z czujnikiem, czyli palec wskazujący. Tu się nic nie dzieje. Nic nie leci, no ale jeszcze nie odpaliliśmy tej grzałki. No to ją odpalmy. Teraz obserwujemy. Wiecie, to jest zawsze też ciężko zaobserwować, bo ten dym, który jak te grzałki się przegrzewają, miałem ostatnio w DeLonghi Dynamice taki przypadek, i para lecąca stąd są... No, ciężko odróżnić, dopóki, jeśli chodzi o wygląd, dopóki nie poczujecie zapachu. No i teraz patrzymy, czy nic się nie dzieje, czy nic się nie leje. Woda, jak widać, leci gorąca, bo unosi się para. Z banka, co prawda, klient nie dostarczył, ale możemy metodą oszukańczą oszukać czujnik, że dzbanek jest podpięty. Zakładając tutaj wężyk, śrubokręt. U góry jest mikroswitch, który należy wcisnąć. Dwa razy cappuccino przycisk, w tych starszych modelach to jeszcze działa. No i czekamy. On w tej chwili nagrzewa tą grzałkę do około 140, tam 130 stopni. Leje się. Widzę, że się leje. Tu popłynęła woda. I słuchajcie, miałem już taki przypadek w grzałce, że był niedokręcony ten element. Teraz zdejmijmy tą osłonę. Chcę wam to pokazać, ale już reklamowałem raz czy dwa razy grzałkę, że przecieka na tym wewnętrznym złączu. No i czyżby to był kolejny raz? Spójrzcie, mam nadzieję, że nie wywalimy korków. Albo jest wężyk do wymiany. To też może tak być. Chodzi mi o tą nakrętkę, którą teraz tu widzicie. No co, odpalmy go ponownie. Będziemy próbowali dokręcić. Nie widzieliśmy tego, ponieważ jest ta osłonka. No ale mam nadzieję, że teraz uda się to zobaczyć. Patrzcie się tu. Włóż pojemnik na mleko, czyli... Także może to być przykład taki, że pamiętajcie, że nawet jak macie nowe części, to trzeba je sprawdzać, bo to jest produkt. On też może przyjść wadliwy. Nie zdarza się to często, ale się zdarza. Obserwujcie. Mam nadzieję, że nie wywalimy korków od razu. Mogło być też mokro, słuchajcie. Bo teraz nie widzę tu nic złego. No powiedzcie, nic się nie dzieje, nie? To teraz puśćmy wodę dla odmiany. No bo wiadomo, para może odparowywać od razu. Grzałka jest nagrzana do granic swoich możliwości. Popatrzmy teraz. Chyba fałszywy alarm. Chyba fałszywy alarm. Bo w tej chwili nic się tu złego nie dzieje, nic nie syczy. A nawet gdyby się tu lało, to byśmy widzieli jakieś syczenie. No ale mogło się tu nalać wody trochę do tej osłonki, jak była ściągnięta w dół po wężyku, czy ja trochę podlałem. Tak też mogło być, słuchajcie. No to jeszcze jedna próba. Wycisnął się oszust. Musi piknąć. O. Obserwuję teraz na ekranie, bo nie widzę. Ładnie to widać. Dostałem! Słuchajcie. Wygląda na to, że jest ok, że jednak to był fałszywy alarm. To dobrze, bo nie mam jeszcze, właśnie idą mi grzałki. No to słuchajcie, jeszcze komisyjnie
na kawie klienta. Czy tu fusy jakieś są? Nie ma, jest czyściutko. Na kawie klienta. Zobaczmy, bo młynek jest, widzę, ustawiony na samym środku, czyli pewnie fabrycznie. Smak. Smak bardzo mocny, jak ja to zawsze robię. Tu wy macie popatrzeć. Teraz mam autofokusa ustawionego w ekspresie na środku, więc ekspres też musi trafić na środek. Zabieramy mu wszystkie przeszkadzacze. No i co? Wios tą kawą. Moc. Smak mocny. Smak bardzo mocny. No i robimy. Idealnie, bo zaraz muszę jechać na wymianę oleju, zaprowadzić samochód, więc idealny timing dzisiaj. Dzisiaj pykło, mam nadzieję. Jeszcze oczywiście ten ekspres trochę pomęczymy, no ale kawka się parzy nawet nieźle. Nie wiem, jaka to jest kawa oczywiście, bo to pamiętajcie, że w kawie bardzo dużo zależy od ziaren. Szału nie ma. Zaraz... Tak, rozlałem. Dajcie mi jakiś ręcznik, polał się kawą na koniec. Za wcześnie powiedziałem, że mi wszystko pykło. Nic się nie stało. No jest za grubo zmielona, słuchajcie. Przekręćmy regulację. Przypominam, nie kręcimy tak jak ja, tylko podczas pracy młynka, więc... Ta to będzie jeszcze niezmieniona regulacja. Ale już następna. To będzie final test. Normalnie bym poprzycinał te momenty, kiedy robię testową kawę, no ale... Bez dubli? To bez dubli. Kolejna kawa. To kawa finałowa. To już ją zbliżę, bo nie chcę przedłużać, słuchajcie. Napiszcie, czy wrócić z tą konwencją bez dubli, z takimi szybkimi naprawami, no szybkimi, 32 minuty 40 sekund. Tyle trwa wymiana grzałki plus podstawowe testy, oczywiście on sobie teraz stanie obok, ten ekspres będziemy sobie tutaj parzyć, będę sobie tutaj parzył tą kawę jeszcze parę razy, będę sobie tutaj symulował to spienianie mleka, żeby sprawdzić te wycieki, żeby tu się nic nie działo, ale widzicie, poprawiłem miałkość mielenia na trochę mniejszą, od razu się krema lepsza zbudowała, także ekspres uruchomiony, ekspres naprawiony, ekspres po przeglądzie. Tu jest sucho, więc wygląda na to, że wszystko działa. Jeszcze raz powtarzam, napiszcie w komentarzach, czy wrócić do tej serii, bo nie było na nią czasu. Pojawiły się jeszcze live'y, na które oczywiście Was zapraszam praktycznie w każdy poniedziałek o 18:00 z różnych napraw. Będzie mi miło, jak wpadniecie. Zasubskrybujcie kanał, coraz więcej osób subskrybuje. Jest nas tu coraz większe grono. Będą niedługo możliwości wygrania, to może źle powiedziane, bo to nie będzie konkurs, ale po taniości pozyskania fajnych ekspresów. Planuję takie rzeczy już wkrótce, szczegóły. Zasubskrybujcie kanał. Jeśli jesteście zainteresowani kawą, co prawda został tylko kilogram, ale ona jest na bieżąco, to napiszcie do mnie maila. Wszystkie kontakty do mnie, grupę na Facebooku macie w opisie. No i co? I tyle. Miłego popołudnia. Czekam na Wasz odzew. Mówił do Was Bartek, kanał Coffee Doctor. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.